24 pytania. Rozmowa poranka. A teraz gościem poranka Polskiego Radia 24 jest pan Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej z Inicjatywy Polska. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. W 45 artykule punkt 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 9 maja 1996 roku przeczytałem: posłowi wydaje się legitymację poselską, a senatorowi legitymację senatorską. I więcej na ten temat nie znalazłem. Czym zatem jest legitymacja poselska, tudzież senatorska, że stanowi tak ważny atrybut obecności polityków podczas ulicznych protestów? Akurat w przypadku polityków, parlamentarzystów, Inicjatywa Polska, naszej formacji, która, można powiedzieć, rodziła się na bazie zbiórki podpisów w sprawie liberalizacji ustawy aborcyjnej, edukacji seksualnej w szkołach czy dostępnej antykoncepcji. Przypomnę 2016, 2017 rok, Barbara Nowacka też jeszcze jako wtedy nieposłanka, bo zbieraliśmy pod projektami obywatelskimi, prezentowała te projekty ustaw. No, dla nas to jest, czy byśmy mieli legitymację, czy nie, to byśmy po prostu na tych protestach byli. Natomiast jesteśmy też na tych protestach z dwóch powodów. Oczywiście wspieramy jakby ten protest w walce o jednak prawo kobiet, a z drugiej strony wielokrotnie byłem sam świadkiem i przykład przed półtora tygodnia tutaj było, że gdyby nie parlamentarzyści różnych opcji, już nie mówię tej czy innej, po prostu mogło dojść do eskalacji na ulicach, a była bardzo groźna sytuacja i faktycznie wylegitymowaliśmy się jako parlamentarzyści i poprosiliśmy o negocjacje między policją a protestującymi, dlatego że policja podjechała z tyłu protestu, zrobiła tak zwaną łapankę. No, zamiast iść dalej, protest zawrócił w kierunku policji, mogło dojść do... No właśnie, przeczytałem sobie rozmowy z kilkoma posłankami Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i tam dowiedziałem się, cytuję, że posłowie są na ulicach, gdyż, cytat, popierają postulaty demonstrujących, gdyż wykorzystują mandat, by się dowiedzieć, co się dzieje z zatrzymanymi lub skontaktować się z adwokatami, gdyż to, co pan powiedział, negocjują między protestującymi a policją. Tymczasem w artykule 105 punkt 1 Konstytucji czytamy: poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego, ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. Dlaczego to czytam? Czy uczestnictwo w takich demonstracjach ulicznych to jest sprawowanie mandatu posła? Sprawowanie mandatu posła to jest na dobrą sprawę 24 godziny na dobę. Jeśli są protesty i jednocześnie się utożsamia parlamentarzysta, to oczywiście ma prawo pójść. Poseł lub senator oczywiście nie może być zatrzymany czy aresztowany bez zgody Sejmu lub Senatu, no, z wyjątkiem oczywiście ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa. Dlatego też bardzo często korzysta z tego uprawnienia, aby łagodzić atmosferę, właśnie szukać porozumienia. A czy na pewno łagodzi? Jak pani Marta Lempart wymaga od posłów, akurat tam byli obecni pan poseł Sterczewski, pani poseł Jachira i pan poseł Szłapka, i pani Marta Lempart domagała się od nich utworzenia korytarza, który by rozbił kordon policyjny. Czy takie jest zadanie posłów? Wie pan, tego akurat nie wiem, co robi pani Lempart, nie jestem rzecznikiem pani Lempart. Stali obok niej posłowie. Okej, nie byłem świadkiem akurat tej sytuacji, ale akurat pana posła Szłapkę z nami i wiem, że zawsze robi wszystko, aby łagodzić takie sytuacje, a nie gdzieś podgrzewać emocje. Parlamentarzyści też są odpowiedzialni za to, co robią. Zresztą
Wystarczy spojrzeć na ten ostatni film, gdzie policja okrążyła Barbarę Nowacką. Jeden z nich pseudopolicjant, bo żaden policjant, bo żaden nie strzelił twarz kobiecie 30 cm gazem dwukrotnie. Jeden z nich po prostu to zrobił. Więc ona pokazywała oczywiście legitymację, a mimo to policja... Panie pośle, legitymacja jest wielkości karty kredytowej dowodu osobistego. Policjanci są w maskach. Wie pan pewno jako, nie wiem, czy jest pan kibicem futbolu, że po to jest VAR, żeby różne rzeczy oglądać po czasie. W trakcie takiej dramatycznej sytuacji bardzo mało widać i jest bardzo mało czasu na refleksję, więc to moim zdaniem jest wątpliwy argument, ale dlaczego pani posłanka Nowacka znalazła się bezpośrednio przy policjantach, a wręcz odbijała się od, czy dotykała tarcz w pewnym momencie tych policjantów? Ja absolutnie ten ostatni film zachęcam do obejrzenia, a dokładnie z perspektywy pokazuje, że Barbara Nowacka w ogóle razem z jeszcze jednym mężczyzną, który stoi z boku, nawet ten mężczyzna ręce w kieszeni miał, w ogóle nie dotyka żadnych tarcz, ta policja teraz bardziej się zbliża. Legitymacja jest poselska podobna do, nie wiem, do tej policyjnej, więc każdy policjant, raczej ci, którzy są wysyłani na te protesty, wiedzą, jak już wyglądają legitymacje poselskie, ale już sam fakt, wie pan, strzelanie kobiecie prosto w twarz gazem 30 cm dla osoby, która nie atakuje policji, gdzie policjant jest 10 policjantów dookoła, to jest po prostu, wydaje mi się, absolutnie nie na miejscu i ja tego człowieka nazywam pseudopolicjantem. Natomiast wiem też, że ktoś wydał zgodę odgórnie, bo przed każdym protestem dowódca ustala, jakie środki ochrony osobistej, można powiedzieć, będą używane i w tej chwili były i pałki, było wcześniej kule, w przypadku akurat 11 listopada jeden z dziennikarzy dostał, a teraz gaz. To pytanie, no, ale wtedy ktoś nie każe używać karabinu. No nie przesadzajmy, ale to ja zacytuję znaną panu posłowi ustawę o wykonywaniu mandatu posła, artykuł 20, punkt 1. Cytuję, poseł może podjąć interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania. Czy zatem ulica to jest organ, samorząd, zakład, przedsiębiorstwo, organizacja, jednostka gospodarki niepaństwowej, bo jakoś nie znajduje w tym wyszczególnieniu ulicy. No ale panie dyrektorze, czy to uzasadnia, że policjant ma strzelać gazem? Nie, ja tylko mówię, że policjant może nie wiedzieć, że ma do czynienia z posłem w takiej sytuacji, kiedy nie ma VAR-u, że tak powiem, czyli odtworzenia poklatkowego. Nie, panie redaktorze, no naprawdę nie żartujmy. Ja rozumiem, że jakby to był protest spontaniczny, w ogóle nie wiadomo czego dotyczący. Ale wszystkie te protesty w ostatnich tygodniach w Warszawie, te dotyczące między innymi, gdzie jest najwięcej oczywiście kobiet, wiemy czego dotyczą. To one są spontaniczne? Się pojawiają w dużej mierze tak. A jak pani Marta Lempart zapowiada tydzień wcześniej, to jest spontaniczny? Nie wiem, czy ten był akurat tydzień wcześniej i wiem, że pani Lempart nie zapowiada przecież wszystkich protestów i ruchów takich buntów społecznych. Teraz specjalnie nie zapowiada, żeby nie było, że to nie spontaniczne, ale one wzajemnie się umawiają. Ludzie wyszli dlatego, że pseudotrybunał podjął taką, a nie inną decyzję. Wie pan, u mnie w okręgu nigdy, można powiedzieć, niespotykane były tak liczne protesty, nie wiem, w takich miastach jak Jeruń chociażby. Jak Kutno, wie pan, w dużych miastach to były spotykane protesty, ale w tych małych miastach nigdy tego nie było. I to naprawdę nie pani Marta Lempart, tylko PiS sprowokował ludzi, a przede wszystkim kobiety, ale mężczyźni też dołączyli oczywiście, do wychodzenia gremialnie na ulicę. I ja uważam, że za to wszystko bierze odpowiedzialność PiS, że w czasie pandemii sprowokował ludzi do wychodzenia. Panie pośle, a czy wychodzenie ludzi na demonstrację w czasie pandemii, gdzie jest ograniczenie zgromadzeń, to nie jest wykroczenie? Wie pan, powiem panu tak. A uczestnictwo posłów w wykroczeniu nie jest działaniem sprzecznym z prawem? A czy przestępstwem nie jest używanie gazu przeciwko kobietom?
Tam się nie rozróżnia, to jest kwestia agresji tłumu i skuteczności środków. Widział pan sceny z Paryża i Berlina ostatnio? Czy tam tak, nie były kobiety ciągnięte po ulicy i atakowane armatkami wodnymi? Są dwie rzeczy. Otóż w protestach we Francji, nie wiem czy pan widzi, tłum rozświeczony demoluje witryny sklepowe, demoluje biura i tak dalej. Tutaj w protestach... Te sceny, o których mówię, dotyczyły atakowania policjantów, na przykład szarpania ich. Znaczy, za chwilkę powiem o samym zjawisku protestów. To już nie zdążymy, panie pośle. Tak. Natomiast w tych protestach ludzie już nie czekają 4 lata na to, żeby pójść oddać głos. Jeśli rząd oderwie się od rzeczywistości, ludzie wychodzą na ulicę i robią to bardziej pokojowo jak w Polsce, bo kobiety w Polsce mimo wszystko bardzo pokojowo protestują, albo mniej pokojowo jak w Francji, gdzie faktycznie niszczone są biura, niszczone są sklepy i tam dochodzi do eskalacji takich protestów. No bo u nas policja jest skuteczniejsza. Wiele zależy od policji, od tego, czy musimy rozmawiać, negocjować. Musimy na tym skończyć, panie pośle. Bardzo panu dziękuję. Pan Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej z Inicjatywy Polska. Dziękuję.